poniedziałek, 5 tygodnia Wielkiego Postu. Witam Was bardzo serdecznie 4 kwietnia i zapraszam do wspólnej modlitwy Słowem Rozwincie. Opis tego filmu, by śledzić tekst czytań. Wspólnie się modląc w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Czytanie z księgi proroka Daniela. Nieco długie czytanie, ale posłuchajmy. W Babilonie mieszkał pewien mąż imieniem Joakim. Wziął on żonę imieniem Zuzanna, córkę Hilkiasza. Była ona bardzo piękna i bogobojna. Rodzice jej byli sprawiedliwi i wychowali swą córkę zgodnie z prawem Mojżesza. Joakim zaś był bardzo bogaty i posiadał ogród przylegający do swego domu. Przychodziło do niego wielu Żydów, ponieważ cieszył się większym poważaniem niż inni. W tym roku wybrano spośród ludu 2 starców na sędziów. Należeli oni do tych, o których powiedział Pan: wyszła nieprawość spośród sędziów starców z Babilonu, którzy tylko uchodzili za kierujących narodem. Ludzie ci bywali często w domu Joakima, a wszyscy ci, którzy prowadzili spór sądowy, przychodzili do nich. Gdy zaś koło południa ludzie odchodzili, Zuzanna udawała się na przechadzkę po ogrodzie swego męża. Obaj starcy widywali ją codziennie, gdy udawała się na przechadzkę, i zaczęli ją jej pożądać. Zatracili rozsądek i odwrócili oczy, zaniedbując spoglądania ku niebu i zapominając o sprawiedliwych sądach. Oczekiwali więc sposobności. Pewnego dnia wyszła Zuzanna, jak w poprzednich dniach, jedynie w towarzystwie 2 dziewcząt, chcąc się wykąpać w ogrodzie. Był bowiem upał. Nie było tam nikogo z wyjątkiem 2 starców, którzy z ukrycia jej się przyglądali. Powiedziała do dziewcząt: przynieście mi olejek i wonności, a drzwi ogrodu zamknijcie, abym się mogła wykąpać. Gdy tylko dziewczęta odeszły, obaj starcy powstali i podbiegli do niej, mówiąc: oto brama ogrodu jest zamknięta i nikt w nas nie widzi, my zaś pożądamy ciebie. To też zgódź się obcować z nami. W przeciwnym razie zaświadczymy przeciw tobie, że był z tobą młodzieniec i dlatego odesłałaś od siebie dziewczęta. Zuzanna westchnęła i powiedziała: jestem w trudnym ze wszystkich stron położeniu. Jeżeli to uczynię, zasługuję na śmierć. Jeżeli zaś nie uczynię, nie ujdę waszych rąk. Wolę jednak niewinna wpaść w wasze ręce, niż zgrzeszyć wobec Pana. Zawołała więc Zuzanna bardzo głośno. Krzyknęli także 2 starcy przeciw niej. Jeden z nich pobiegł otworzyć bramę ogrodu. Gdy domownicy usłyszeli krzyk w ogrodzie, pobiegli przez boczną furtkę, by zobaczyć, co się jej stało. Skoro starcy opowiedzieli swoje, słudzy zmieszali się bardzo. Nigdy bowiem nie mówiono takich rzeczy o Zuzannie. Następnego dnia, gdy zebrał się lud u jej męża Joakima, przybyli 2 starcy pełni niegodziwych myśli wymierzonych przeciw Zuzannie, by ją wydać na śmierć. Powiedzieli więc do ludu: poślijcie po Zuzannę, córkę Hilkiasza, która jest żoną Joakima. Zawołano ją. Przyszła więc ze swymi rodzicami, dziećmi i wszystkimi krewnymi. Wszyscy jej bliscy oraz ci, którzy ją widzieli, płakali. 2 sędziowie, powstawszy, położyli ręce na jej głowie. Ona zaś, płacząc, podniosła wzrok ku niebu, bo serce jej było pełne ufności w Panu. Starcy powiedzieli: gdy przechadzaliśmy się sami w ogrodzie, ona wyszła wraz z 2 dziewczętami, zamknęła bramę ogrodu i odesłała dziewczęta. Przyszedł zaś do niej młodzieniec, który był ukryty, i położył się z nią. Znajdując się na skraju ogrodu i widząc niepewność, podbiegliśmy do nich. Widzieliśmy ich razem, ale jego nie mogliśmy pochwycić, bo był silniejszy od nas i, otworzywszy bramę, rzucił się do ucieczki. Gdy zaś pochwyciliśmy ją, pytając, kim był młodzieniec, nie chciała nam powiedzieć. Takie jest nasze oskarżenie. Zgromadzenie dało im wiarę jako starszym ludu i sędziom. Skazano ją na karę śmierci. Wtedy Zuzanna zawołała donośnym głosem: wiekuisty Boże, który znasz to, co jest ukryte, i wiesz wszystko, zanim się stanie. Ty wiesz, że złożyli fałszywe oskarżenie przeciw mnie, oto umieram, chociaż nie uczyniłam nic z tego, o co mnie oni złośliwie obwiniają. A Pan wysłuchał jej głosu.
Gdy ją prowadzono na stracenie, wzbudził Bóg świętego ducha w młodzieńcu imieniem Daniel. Zawołał on donośnym głosem: Jestem czysty od jej krwi. Cały zaś lud zwrócił się do niego, mówiąc: Co oznacza to słowo, które wypowiedziałeś? On zaś, powstawszy wśród nich, powiedział: Czy tak bardzo jesteście nierozumni, Izraelici, że skazujecie córkę izraelską bez dochodzenia i pewności? Wróćcie do sądu, bo ci ją fałszywie obwinili. Cały lud zawrócił w pośpiechu. Starsi zaś powiedzieli: Usiądź tu wśród nas i wyjaśnij nam, bo tobie dał Bóg przywilej starszeństwa. Daniel powiedział do nich: Rozdzielcie ich, jednego daleko od drugiego, a ja ich osądzę. Gdy zaś zostali oddzieleni od siebie, zawołał jednego z nich i powiedział do niego: Zestarzałeś się w przewrotności, a teraz wychodzą na jaw twe grzechy, jakie poprzednio popełniłeś, wydając niesprawiedliwe wyroki. Potępiałeś niewinnych i uwalniałeś winnych, chociaż Pan powiedział: Nie przyczynisz się do śmierci niewinnego i sprawiedliwego. Teraz więc, jeśli ją rzeczywiście widziałeś, powiedz, pod jakim drzewem widziałeś ich obcujących z sobą. On zaś powiedział: Pod lentyszkiem. Daniel odrzekł: Dobrze, skłamałeś na swą własną zgubę. Już bowiem anioł Boży otrzymał od Boga wyrok na ciebie, by cię rozedrzeć na dwoje. Odesławszy go, rozkazał przyprowadzić drugiego i powiedział do niego: Potomku kananejski, a nie judzki, piękność sprowadziła cię na bezdroża, a żądza uczyniła twe serce przewrotnym. Tak postępowaliście z córkami izraelskimi, one zaś bojąc się obcowały z wami. Córka judzka jednak nie zgodziła się na waszą nieprawość. Powiedz mi więc teraz, pod jakim drzewem spotkałeś ich obcujących z sobą? On zaś powiedział: Pod dębem. Wtedy Daniel powiedział do niego: Dobrze, skłamałeś i ty na swoją własną zgubę. Czeka bowiem anioł Boży z mieczem w ręku, by rozciąć cię na dwoje, by was wytępić. Całe zgromadzenie zawołało głośno i wychwalało Boga, że ocala tych, co pokładają w nim nadzieję. Zwrócili się następnie przeciw obu starcom, ponieważ Daniel wykazał na podstawie ich własnych słów nieprawdziwość oskarżenia. Postąpiono z nimi według miary zła wyrządzonego przez nich bliźnim, zabijając ich według prawa mojżeszowego. W dniu tym ocalono krew niewinną. Z psalmu 23. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach, prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoją chwałę. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą. Stół dla mnie zastawiasz na oczach mych wrogów. Namaszczasz mi głowę olejkiem, kielich mój pełny po brzegi. Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni życia, i zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus przemówił do faryzeuszów tymi słowami: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Rzekli do niego faryzeusze: Ty sam o sobie dajesz świadectwo. Twoje świadectwo nie jest prawdziwe. W odpowiedzi rzekł do nich Jezus: Nawet jeżeli ja sam o sobie daję świadectwo, to świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem, skąd przyszedłem i dokąd idę. Wy zaś nie wiecie ani skąd przychodzę, ani dokąd idę. Wy osądzacie według zasad tylko ludzkich, ja nie sądzę nikogo. A jeśli bym nawet sądził, to sąd mój jest prawdziwy, ponieważ nie jestem sam, lecz ja i ten, który mnie posłał. Także w waszym prawie jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe. Oto ja daję świadectwo o sobie samym oraz zaświadcza o mnie Ojciec, który mnie posłał. Na to powiedzieli mu: Gdzież jest twój Ojciec? Jezus odpowiedział: Nie znacie ani mnie, ani mego Ojca. Gdybyście mnie poznali, poznalibyście i mojego Ojca. Słowa te wypowiedział przy skarbcu, kiedy nauczał w świątyni. Mimo to nikt go nie pojmał, gdyż godzina jego jeszcze nie nadeszła.
Zapraszam do modlitwy wspólnej litanijnej. Będziemy powtarzać refren dzisiejszego psalmu. Nic mnie nie trwoży, bo Ty jesteś ze mną. Panie, który przez dzisiejszą historię o Zuzannie pokazujesz nam to, o czym zaświadczył lud, że ocalasz ludzi, którzy pokładają w Tobie nadzieję. Całe zgromadzenie zawołało głośno i wychwalało Boga, że ocala tych, co pokładają w Nim nadzieję. Uwielbiamy Cię, Panie, i wołamy: nic mnie nie trwoży, bo Ty jesteś ze mną. W niewinności Zuzanny i w jej modlitwie, wiekuisty Boże, Ty wiesz, że złożyli fałszywe oskarżenie przeciw mnie. Uwielbiamy Cię, Panie, i wołamy: nic mnie nie trwoży, bo Ty jesteś ze mną. W tym, jak Ty, Panie, poprowadziłeś całą tę sprawę z Zuzanną przez proroka Daniela, przez jego sprawiedliwy sąd. Uwielbiamy Cię, Panie, i wołamy: nic mnie nie trwoży, bo Ty jesteś ze mną. Ty, Panie, jesteś naszym pasterzem i naszym sędzią. Ty nas prowadzisz nad wody, gdzie możemy odpocząć. Prowadzisz, przeprowadzasz przez sam środek cienia śmierci, przez ciemną dolinę, przez dolinę oskarżeń. Uwielbiamy Cię, Panie, i wołamy: nic mnie nie trwoży, bo Ty jesteś ze mną. W tym, że Ty, Panie, jesteś jedynym sędzią, który daje prawdziwy osąd, uwielbiamy Cię i wołamy: nic mnie nie trwoży, bo Ty jesteś ze mną. Ty jesteś światłością świata. Kto za Tobą idzie, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Uwielbiamy Cię tymi słowami, które o sobie mówisz, i wołamy: nic mnie nie trwoży, bo Ty jesteś ze mną. W tym, że sąd Twój jest prawdziwy, ponieważ nie jesteś sam, lecz Ty i Ojciec, który Cię posłał, Panie. Uwielbiamy Cię i wołamy: nic mnie nie trwoży, bo Ty jesteś ze mną. Zapraszam teraz do chwili refleksji. Dzisiaj najbardziej takie kluczowe zdanie wybrzmiewa chyba w Ewangelii, gdzie jest mowa o tym, że ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia, światło prawdy. Uchwyćmy się tego słowa, słuchaj tego, co Bóg do Ciebie mówi w tej chwili refleksji. Thank you.
przed tą chwilą pauzy, tą chwilą przerwy na osobistą modlitwę, powiedziałem, że kluczowe zdanie pada dzisiaj w Ewangelii, gdzie Jezus mówi, że jest światłością świata i kto za Nim idzie, nie będzie chodził w ciemności. To jest też klucz do tego, by być człowiekiem, który dobrze rozsądza. Kto przebywa z Jezusem, przesiąka mentalnością Jego Ducha, Ducha Świętego, który daje dar mądrości, rady i innych darów, inne dary ofiaruje. I im więcej przebywasz z Bogiem, idziesz za Jezusem w tym znaczeniu, no to przesiąkasz Jego stylem rozumienia, osądzania, myślenia i to powoduje, że jesteś człowiekiem po prostu człowiekiem prawdy, żyjącym w prawdzie. Zapraszam Cię dzisiaj, bracie, siostro, do modlitwy do Ducha Świętego o to, abyśmy przylgnęli całym sercem do Jezusa, który jest źródłem prawdy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź do każdego z nas, tak abyśmy nie kierowali się naszym sądem w rozeznawaniu w różnych spraw, które dotyczą nas, innych, ale abyśmy kierowali się sposobem myślenia Jezusa. Myślenia, które nie potępia człowieka, ale sprawiedliwie osądza, gdzie jest prawda, gdzie jest zło. Przyjdź, Duchu Święty, z darem rozeznawania dla nas, abyśmy potrafili również odróżnić, co jest większym dobrem, jeżeli mamy wybierać między dobrem a dobrem. Przyjdź, Duchu Święty, i ucz nas myślenia po Bożemu. Daj nam też przyjąć to słowo, że niczego nie musimy się trwożyć, bo Ty jesteś z nami. A Jezus jest światłością świata i kiedy jesteśmy przy Nim, będziemy mieli światło życia. Przyjdź, Duchu Święty. Amen. Moi drodzy, dziękuję Wam za to dzisiejsze spotkanie ze Słowem. Najbardziej mnie dotyka słowo dzisiaj o tym, że kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. A Ciebie, które słowo dzisiaj z liturgii dotyka? Podzielmy się tym w komentarzu. Do zobaczenia, dobrego, błogosławionego dnia.